Jerozolimie, w mieście Dawidowym, doniesiono, że ludzie, którzy wzgardzili królewskim rozkazem, poszli na pustynię do jaskiń. 32. Wielu więc udało się za nimi w pościg, a kiedy ich napotkali, rozłożyli się obozem naprzeciwko nich. Potem rozpoczynali z nimi walkę w dzień szabatu. 33. Mówili do nich, dość już. Wyjdźcie i uczyńcie to, co głosi królewski rozkaz, a będziecie żyli. 34. Odpowiedzieli, nie wyjdziemy, nie będziemy robili tego, co głosi królewski rozkaz, i nie znieważymy szabatu. 35. Zaraz więc tamci zaczęli walczyć przeciwko nim. 36. Oni jednak ani im nie odpowiedzieli, ani kamieniami na nich nie rzucali, ani nawet jaskini nie zatarasowali. 37. Mówili tylko, umrzyjmy wszyscy z czystym sumieniem. Niebo i ziemia są naszymi świadkami, że wy niesprawiedliwie nas mordujecie. 38. Natarli tamci na nich w czasie walki prowadzonej w szabat, także zostali oni pozabijani, a także ich żony, dzieci blisko 1000 ludzi i bydło. 39. Kiedy Matatiasz i jego przyjaciele dowiedzieli się o tym, bardzo ich opłakiwali, 40, a jeden do drugiego mówił. Jeżeli wszyscy będziemy tak postępowali jak nasi bracia i w szabat nie będziemy walczyć z poganami o nasze życie i nasze ustawy, to teraz bardzo szybko zgładzą nas z ziemi. 41. Tego więc dnia postanowili, jeśli by jakikolwiek człowiek w dzień sobotni wyszedł walczyć przeciwko nam, my będziemy z nim walczyli, żebyśmy nie zginęli wszyscy, tak jak zginęli nasi bracia w jaskiniach. 42. Wtedy przyłączyło się do nich zgromadzenie Asydejczyków. Izraelici mocni i odważni, z których każdy dobrowolnie stanął w obronie prawa. 43. Wszyscy również, którzy uciekali od złego, przyłączyli się do nich i wzmocnili ich. 44. W ten sposób utworzyli on wojsko i w gniewie uderzyli na grzeszników, a w swej zapalczywości na ludzi wiarołomnych, reszta zaś szukała ratunku w ucieczce do pogan. 45. Matatiasz i jego przyjaciele obchodzili wszystkie miejscowości i rozwalali ołtarze. 46. Oraz obrzezywali nieobrzezane dzieci, jakie tylko spotkali na izraelskich ziemiach. 47. Prześladowali synów Pychy, a szczęście sprzyjało ich postępowaniu. 48. Tak więc bronili prawa przed poganami i królami i nie pozostawili grzesznikowi pola do działania. 49. Kiedy zbliżyło się dni śmierci Matatiasza, powiedział do swoich synów, teraz jest czas, w którym Pycha jest górą, czas karania, czas, kiedy panuje żądza zniszczenia i straszliwy gniew. 50. Teraz więc, dzieci, brońcie prawa, a nawet życie swoje oddajcie za przymierze, zawarte z waszymi ojcami. 51. Pamiętajcie o tym, jak postępowali ojcowie, co czynili za swojego życia, a zdobędziecie wielką chwałę i imię wasze wiecznie wspominać będą. 52. Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym? I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 53. Józef w czasie największych trudności zachował przykazanie i został panem Egiptu. 54. Nasz praojciec Finees za swoją wielką gorliwość otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki. 55. Jozue za zachowanie Bożego polecenia został sędzią Izraela. 56. Kaleb za to, że przed zgromadzeniem wydał świadectwo, otrzymał ziemię w dziedzictwo. 57. Dawid za swoją pobożność odziedziczył na wieki tron królewski. 58. Eliasz w nagrodę za swoją wielką gorliwość o prawo został zabrany do nieba. 59. Hananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarę zostali wyratowani z płomienia. 60. Daniel dzięki swej niewinności z paszczy lwów został ocalony. 61. Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten, kto w nim pokłada swe nadzieje. 62. Nie obawiajcie się zatem pogróżek grzesznego człowieka, bo jego chwała to gnój i robactwo. 63. Dziś się wywyższa, a jutro już go się nie znajdzie, bo powrócił do swego prochu i przypadły jego zamysły. 64. Synowie. Bądźcie mężni i mocni w zachowaniu prawa, przez nie bowiem dostąpicie chwały.
65. Oto wasz brat Szymon. Wiem, że jest on człowiekiem rozważnym. Jemu będziecie posłuszni po wszystkie dni, bo on będzie wam zastępował ojca. 66. A Juda Machabeusz, który od samej młodości odznacza się nadzwyczajną siłą, będzie dowódcą waszego wojska i będzie prowadził wojnę z ludami. 67. Wy więc ściągnijcie do siebie tych wszystkich, którzy przestrzegają prawa, i w imieniu swego ludu wykonajcie pomstę. 68. Ściśle odpłaćcie poganom, a trzymajcie się przepisów prawa. 69. Potem udzielił im swego błogosławieństwa i został dołączony do swoich przodków. 70. Zmarł w roku 146 i został pochowany w rodzinnych grobach w Modin. Cały Izrael opłakiwał go z bardzo wielkim żalem. 1. Miejsce jego zajął tymczasem jego syn, Juda, który miał przydomek Machabeusz. 2. Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przedtem przyłączyli się do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela. 3. On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem. 4. W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy rzucając się na zdobycz. 5. Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni oddał tych, którzy niepokoili jego naród. 6. Bezbożni ze strachu przed nim byli przerażeni, i drżyli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a on wybawiał i szczęście mu sprzyjało. 7. Wielu królów rozgniewał na siebie, ale Jakub cieszył się z jego czynów i aż na wieki błogosławiona pozostanie jego pamięć. 8. Przeszedł przez judzkie miasta i wygubił w nich ludzi bezbożnych. I odwrócił gniew Boży od Izraela. 9. Aż na krańcach ziemi było znane jego imię, i tych zgromadził, którzy mieli zginąć. 10. Apoloniusz zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, ażeby walczyć przeciwko Izraelowi. 11. Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych, a reszta pouciekała. 12. Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie miecz Apoloniusza i walczył nim przez całe swoje życie. 13. Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę. 14. Powiedział więc, uczyni głośnym swoje imię i chwałę dla siebie przygotuję w królestwie, będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, co się z nim złączyli, a którzy lekceważą królewskie rozkazy. 15. Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu wyruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela wykonać zemstę. 16. Gdy zbliżył się do stóp wzniesienia, na którym leży Bethoron, wtedy Juda z małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. 17. Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy, nas jest tak mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło. 18. Juda odparł, bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebo nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. 19. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska, prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. 20. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. 21. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. 22. On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się. 23. Gdy skończył swoje przemówienie, nagle uderzył na nich, tak że Seron i jego wojsko zostało przez nich pobite. 24. Ścigali ich od przejścia Bethorona aż do równiny. Spośród nich padło blisko 800 ludzi, a inni pouciekali do ziemi Filistynów. 25. Wtedy zaczęto się bać Judy i jego braci, a strach przed nimi padł na okoliczne narody. 26. Wieść o nim doszła aż do króla, a narody opowiadały o walkach Judy. 27. Antioch, dowiedziawszy się o tych wypadkach, zawrzał gniewem.
rozesłał rozkazy i zgromadził wszystkie siły swego królestwa, armię bardzo wielką. 28. Potem zaś otworzył swój skarbiec i na rok naprzód wydał żołd żołnierzom. Polecił też, żeby byli gotowi na wszystko. 29. Wtedy jednak zauważył, że w skarbcach brak pieniędzy. Rozruchy bowiem i utrapienia, jakie sprowadził na te okolice, gdzie kazał znieść obyczaje obowiązujące od najdawniejszych lat, sprawiły, że podatki były małe. 30. Obawiał się więc, że, jak nieraz się to już zdarzało, nie będzie miał pieniędzy na wydatki i na podarunki, które poprzednio rozdawał hojną ręką. Był bowiem bardziej rozrzutny niż inni królowie. Jego poprzednicy. 31. W tych wielkich swoich kłopotach postanowił, że uda się do Persji, zbierze podatki z tamtejszych krain i nagromadzi wiele pieniędzy. 32. Jako wielkorządce królewskiego od rzeki Eufrataż do granic Egiptu zostawił Lizjasza, człowieka poważanego, pochodzącego z królewskiego rodu. 33. I polecił mu, żeby aż do jego powrotu wychowywał jego syna, Antiocha. 34. Pozostawił mu także połowę swych wojsk razem ze słoniami i dał mu wskazówki co do wszystkich swoich zamiarów i co do mieszkańców Judei i Jerozolimy. 35. Żeby mianowicie wysłał przeciwko nim wojsko, starą i zniósł całkowicie siły izraelskie i to, co pozostało z Jerozolimy, żeby wymazał nawet pamięć o nich na tym miejscu. 36. Żeby obcych ludzi osiedlił na ich obszarach, a ziemi losem porozdzielał. 37. Wtedy król zabrał drugą połowę swych wojsk. W roku 147 wyruszył z królewskiej swej stolicy, Antiochii, przeprawił się przez rzekę Eufrat i przeszedł przez górne krainy. 38. Lizjasz wybrał Ptolemeusza, syna Dorymenesa, Nikanora i Gorgiasza, ludzi walecznych z pomiędzy królewskich przyjaciół. 39. I posłał z nimi 40 tysięcy pieszych i 7 tysięcy konnicy, żeby poszli do ziemi judzkiej i spustoszyli ją zgodnie z królewskim rozkazem. 40. Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, przybyli w pobliżu Emaus i rozłożyli się obozem na równinie. 41. Gdy kupcy tamtejszej okolicy dowiedzieli się o tym, wzięli bardzo dużo srebra i złota oraz pętę na nogi i przybyli do obozu, aby Izraelitów wziąć sobie za niewolników. Przyłączyły się do nich także oddziały z Syrii i z ziemi filistyńskiej. 42. Juda razem z braćmi zobaczył, że zło przebiera miarę i że wojska obozują już na ich ziemi. Dowiedzieli się też o rozkazach, które król wydał, żeby naród zniszczyć zupełnie. 43. Jeden więc do drugiego mówił, przeciwstawmy się zniszczeniu naszego narodu. Walczmy w obronie naszego narodu i świętości. 44. Zgromadzili się więc wszyscy, by być gotowi do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmiłowanie. 45. Jeruzalem było niezamieszkane jak jakaś pustynia, spośród jego synów nikt do niego nie wchodził ani nie wychodził, świątynie deptano. W zamku synowie cudzoziemców, a miasto jak gospoda dla pogan. Od Jakuba odeszła radość, nie słychać już fletu ni harfy. 46. Zeszli się i udali się do Mispa, naprzeciw Jerozolimy, dlatego że niegdyś Mispa było dla Izraela miejscem modlitwy. 47. Tego dnia pościli, włożyli na siebie wory, głowy posypali popiołem i porozdzierali swoje szaty. 48. Potem rozwinęli księgę prawa w tym samym celu, w jakim poganie zapytują posągi swych bóstw. 49. Potem przynieśli kapłańskie szaty, pierwsze plony i dziesięciny, przywołali także Nazirejczyków, których liczba dni już była pełna, 50, i wołali do nieba słowami, co mamy czynić z tymi? Gdzie ich zaprowadzić?